Panie Boże, coś Wam powiem. Ileż mamy planów i związanych z nimi nadziei. A tymczasem rzeczywistość rozprawia się z nimi bezwzględnie, zmieniając to, co chcieliśmy zrobić. Ileż takich ludzkich planów nie zostało zrealizowanych, bo pojawiła się przez nikogo niezapowiedziana śmierć, która wszystko zakończyła. To wszystko pokazuje, że życie powinno być takie, jakby każdy dzień miał być naszym ostatnim. Wcale nie chodzi o strach, ale o realne podejście, że tu i teraz jest bardzo istotne. Stąd Jezusowe wezwanie: czuwajcie. Miejcie oczy i uszy otwarte na każdą sytuację. Jak szybko mijają lata, miesiące stają się tygodniami, tygodnie dniami, dni godzinami, a godziny pojedynczymi chwilami, powiedział święty Franciszek Salezy. Codziennie o każdej godzinie i w każdej chwili Pan jest bliski naszego życia. Obserwując współczesną nam rzeczywistość, w wielu miejscach można zaobserwować, jak bardzo ludzie czuwają. Mamy alarmy w samochodach, całodobowy monitoring na osiedlach, polisy na życie i otwarte fundusze emerytalne. Wydaje się, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Tymczasem życie uczy, że czasami nie da się wszystkiemu zapobiec. Nie da się przygotować na wszystko. Czasem po prostu jesteśmy bezsilni wobec tego, co nas spotyka. Jezus mówi: czuwajcie, przytaczając przypowieść o sługach, których Pan zostawi i uda się w podróż. Dobrze spełniający swoje zadanie dostaje awans, a źle spełniający zostaje przykładnie ukarany. Tak samo jest w naszym życiu. Każdy z nas ma zadania, które nam wyznaczono. Każdy z nas został do czegoś powołany. Oczywiście każdy z nas może skorzystać z wolnej woli i wybrać według własnego uznania, co chce robić. Ale warto pamiętać inne słowa z Biblii. Każdy z nas o sobie samym zda relację ze swego życia. Bo Bóg mówi: kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Wiadomym więc jest dokonywanie wyborów takich, by nie było zaskoczenia. Choć może nam się wydawać, że wiemy, kim jest Bóg, jaki jest i kiedy przychodzi. Bo On przychodzi w czasie mszy i spowiedzi, w modlitwie. To jest takie oczywiste. Czy przychodzi także wtedy, kiedy ktoś zawraca Ci głowę, a Ty się śpieszysz, bo masz różne sprawy, a ktoś zabiera Ci czas? Albo kiedy próbujesz rozwiązać problemy, ale nie widzisz nadziei ani nie czujesz radości, to czy wtedy jest z Tobą Bóg? Bóg przychodzi jak złodziej. Nie zapominaj o tym. Przychodzi przez ludzi i wydarzenia, które okradają nas z naszego czasu wolnego, z przyjemności, ze świętego spokoju. Bo pięknie i szlachetnie by było zadać wtedy pytanie: czy właśnie do mnie nie przyszedł teraz Jezus, zamiast spoglądać ze złością na potrzebującego, że pojawił się w niewłaściwym czasie? Dlatego tak ważne jest nieustanne zaangażowanie w wypełnieniu wszystkiego, do czego nas wzywa Ewangelia. Gdyż to nas bardzo skutecznie otwiera na obecność Pana tu i teraz.